I tak, drodzy Państwo, 12:16 na zegarach, a teraz jest z nami już zapowiadany gość, Jan Krzysztof Ardanowski, poseł, były już poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, panie pośle, proszę powiedzieć, bo w ostatnim czasie mówiliśmy na antenie Radia Wnet, komentowaliśmy po pierwsze pańskie odejście i wyjście z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, no i były zapowiedzi najpierw tworzenia tego ruchu społecznego, a potem być może partii politycznej. Co teraz się dzieje w pańskiej karierze, w pańskim życiu politycznym? Dzieje się bardzo dużo i ten projekt, który wydaje mi się być ratunkiem dla polskiej centroprawicy, bo Prawo i Sprawiedliwość tej siły integrującej moim zdaniem już nie ma. Ten projekt się rozwija. Może nawet organizacyjnie to mnie trochę przerasta. Jest sezon wakacyjny, więc również moi współpracownicy trochę czym innym się zajmują. Natomiast kontaktuje się ze mną wiele środowisk zainteresowanych wsparciem projektu budowania pewnego szerokiego ruchu społecznego, który zakończy się zarejestrowaniem partii politycznej, bo to partia będzie potrzebna na wybory do parlamentu za 3 lata. Nie będzie żadnych przedterminowych wyborów moim zdaniem, więc trzeba się przygotowywać na ciężką walkę, żeby odzyskać Polskę, odzyskać władzę w Polsce i przerwać ten zły trend, zły kierunek, który realizuje rząd pana Donalda Tuska. Moje zdanie jest jednoznaczne, to jest rząd, który szkodzi Polsce. Ale to nie wystarczy zaklinać rzeczywistość, tylko trzeba doprowadzić do połączenia różnych nurtów centroprawicy, tak by te wybory wygrać, żeby mieć szansę walczenia. Gdyby PiS miał taką zdolność, gdyby nie ugrzązł w różnych błędach, które mu się przytrafiły, również to zabetonowanie, to jest również, mówię to bardzo otwarcie, osobista postawa prezesa Kaczyńskiego, nierozumiejącego, że staje się obciążeniem dla tej partii, a nie wartością dodaną, to ja bym z PiS-u nie odszedł. Gdyby była zdolność przyciągania innych środowisk, ale przez lata była zasada niszczenia wszystkiego, co na prawicy może powstać, tępienia bardzo wielu wartościowych inicjatyw i ludzi, którzy byli związani z PiS-em, czy byli jej członkami, czy kandydowali z list PiS-u, wspierali, byli sojusznikami. Tu mogę przypomnieć wiele nazwisk, bo i Marek Jurek, i Maciek Płażyński, z którym współpracowałem, i wielu, wielu innych, Ludwik Dorn, zostali utrąceni, bo były do nich albo jakieś zastrzeżenia, albo nie deklarowali czołobitności wobec wodza w partii i to było ich główną przyczyną. Toczy się, oprócz tego, że współpracuję z ruchem Pawła Kukiza i z ich środowiskami, które są związane i z Pawłem, i z Markiem Jakubiakiem, i z Jarosławem Sachajko, i tutaj mamy zbieżność poglądów co do potrzeb zmian politycznych w Polsce, również mankamentów związanych z funkcjonowaniem Prawa i Sprawiedliwości, ale silne wsparcie zapowiada również redaktor Witold Gadowski, tworzący Ruch Obrony Polaków, z którym jestem również po kilku rozmowach i jego środowisko jest również zainteresowane budowaniem właśnie silnej centroprawicy. Odzywają wierzy się pan, również... Panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowa, ale wierzy pan, że jest taki potencjał w tych siłach, o których pan teraz wspomina, aby stworzyć no, pewną kontrwagę, aby stworzyć no, taki podmiot, który będzie miał jakiś lewar i wpływać realnie na to, co dzieje się dzisiaj u nas w polityce? Jeżeli takiej próby nie podejmiemy, to nie będziemy wiedzieć, czy to wyjdzie. Natomiast jeżeli nie podejmiemy, to jednoznacznie skazujemy się na rządy Tuska, jego współpracowników, czy nawet tworzących nowych bytów politycznych przez tamtą stronę, na kolejne kadencje. Oddajemy walkowerem Polskę Tuskowi i to będzie Polska, której my już nie poznamy. Mówię w tym bardzo negatywnym znaczeniu tego słowa. Dlatego prawica musi podjąć ruch integracyjny. Gdyby PiS miał zdolność przyciągania, zdolność koalicyjną, to pewnie byłby tą osią, wokół której to by się organizowało, ale niestety nie jest i nic nie wskazuje na to, że tam jakieś ozdrowieńcze, jakieś sanacyjne działania
oparte o jednak analizę sytuacji i przyczyn przegranych wyborów, że tam się odbędą. No jest zapowiadany jesienią kongres, który może tam kilka osób w kierownictwie zmieni. Się mówi o jakichś tam przetasowaniach. Pewnie ofiarą będzie Beata Szydło, której znaczenie w PiS-ie gwałtownie spadło. Może będzie twierdzenie wielkiego sukcesu przyłączenia Solidarnej Polski, która jest rozbita, poturbowana i praktycznie jest w stanie rozkładu. No więc, a jeszcze mówi się o zmianie nazwy na biało-czerwoni, bo ponoć te 8 gwiazdek będzie trudniej je biało-czerwonych niż PiS. No, mówię to trochę z przekąsem, ale tu nie zanosi się na żadne istotne zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, które doprowadziłyby do tego, że wokół Prawa i Sprawiedliwości chciałyby się integrować różne środowiska prawicowe. Nie chcę rozmawiać z PiS-em Konfederacja, która buduje swoją popularność, dostała wiatr w żagle po wyborach do Europarlamentu. Jestem również po rozmowach z liderami Konfederacji i traktujemy się jako działania synergiczne, wspierające się, a nie walkę, jaką PiS wypowiada wszystkim innym strukturom czy organizacjom prawicowym. Czyli z Konfederacją, panie ministrze, widzi pan taką szansę na jakiś sojusz, na jakąś kooperatywę? No, ja jestem przekonany, że czy nie będzie. Jestem, pani redaktor, przekonany, że współpraca powinna być już przed wyborami, nie dopiero idziemy różnymi informacjami, a potem dopiero liczymy, arytmetyka decyduje, czy chcemy się z sobą łączyć na poziomie parlamentarnym, tak jak to uczyniła Konfederacja, że aż tak wiele tych trzech partii tam nie łączy, natomiast pewien pragmatyzm zadecydował próg wyborczy i utworzenie klubu. Dobrze by było, gdyby prawica, to byłoby moim marzeniem, wystawiła jednego kandydata na prezydenta. Na to się nie zanosi, bo partie traktują to jako również jakiś lewar do budowania swojej popularności. No to jako minimum minimorum dogadanie się prawicy, że jeżeli ktoś z tej prawicy przejdzie do drugiej tury, co wcale takie pewne nie jest, ale zakładam, że to jest wariant realny, to reszta go poprze. Ale to muszą być rozmowy prowadzone wcześniej, a nie na zasadzie, że prezes Kaczyński jest przekonany, że to on zadecyduje, kto będzie kandydatem na prezydenta, wybierając według sobie znanych kryteriów, kogoś namaszczając. Ja uważam, że jeżeli to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nieuzgodniony, niewypracowany z innymi środowiskami prawicowymi, to może do drugiej tury wejdzie, sondaże to wskazują, ale przegra w drugiej turze i to z kretesem, bo ten szklany sufit nad PiS-em jest bardzo wyraźny. To jakie tutaj inne rozwiązanie? Bo często tak w ostatnich latach obserwowaliśmy przy okazji wyborów prezydenckich, że pojawiała się trzecia siła, która trochę wywracała, no i tam mieli około 20% i trochę próbowała przynajmniej jakoś rozgrywać, czy wywrócić stolik. Czy tutaj lepszym pomysłem byłby na przykład kandydat z ramienia Konfederacji? Wiemy, że to będzie walka między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem. Ja nie chcę wskazywać żadnych konkretnych osób, bo to jest oczywiste. Natomiast pewną koncepcję, którą uważam za słuszną, że rozmowy dotyczące wyłonienia wspólnego kandydata powinny się toczyć i tutaj rolę kluczową ma formacja ta największa, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Ona przetrwa na scenie politycznej, będzie zapewne elektorat słabnący, bo Pan Bóg te starsze roczniki do siebie powołuje, mówiąc bardzo eufemistycznie. Natomiast ruch powinien być wykonany przez Prawo i Sprawiedliwość, a tu mowy nie ma. To będzie my ustalimy, a wy nie macie wyjścia, macie naszego kandydata popierać. No to jest prosta droga do klęski tego kandydata. Te rozmowy powinny się toczyć, a nie ma niestety żadnych. I największy błąd jednak w tym myśleniu koncyliacyjnym, ratowania Polski przed rządami liberalnymi i tymi związanymi z ekipą Donalda Tuska, taki ruch powinno wykonywać Prawo i Sprawiedliwość. Tylko nie jestem do końca przekonany i powiem to otwarcie. Czy tam chodzi o to, żeby wybory wygrać?
czy tylko trwać w polityce i mieć zapewniony wikt i opierunek dla starzejących się działaczy z otoczenia pana prezesa Kaczyńskiego. Czy Polska jest ważniejsza, czy tak jak wielokrotnie prezes podkreślał, partia jest dla niego ważniejsza. Partia jest narzędziem do realizacji celów, których nie można realizować indywidualnie, dlatego ludzie organizują się w partie polityczne, a nie po to, żeby była bytem samym dla siebie, gdzie tak zwane mityczne kierownictwo, ten lider decyduje o wszystkim, o tym, kto się do parlamentu dostanie, ba, kto marszałkiem województwa nawet będzie. To jest wizja demokracji, która mi absolutnie nie odpowiada. Czy prawica zmądrzeje i wyciągnie wnioski, czy nie, najbliższe miesiące to pokażą. A proszę powiedzieć, panie ministrze, czy dotarły do pana takie pogłoski, albo może zadam pytanie inaczej, o czym mówi się na korytarzach sejmowych? Pytam trochę o obecny obóz rządzący i próbę osłabienia PSL-u poprzez jakieś konkretne zmiany, jeżeli chodzi o decydentów właśnie polityki rolnej. Czy coś tutaj pan więcej może zdradzić słuchaczom Radia Wnet? Ja widzę działania ze strony pana premiera Tuska i jego najbliższego otoczenia, które mają osłabić koalicjantów. To zrobił w sposób bardzo cyniczny, ale skuteczny przed wyborami do Europarlamentu, uderzając bardzo mocno w trzecią drogę. I zarówno partia Hołowni, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe wyszły mocno poobijane z dużym spadkiem poparcia. W tych partiach są również głosy kwestionujące sens koalicji z Koalicją Obywatelską, z Tuskiem. Zapewne frukta w postaci dużej ilości etatów, stanowisk w administracji, nie tylko w ministerstwach, ale i na przykład w administracji rolnej w Polsce, która liczy 30 parę tysięcy etatów, są tym straszakiem ze strony pana premiera Donalda Tuska, które mogą być zabrane i to pewnie trzyma, ale słyszę zapowiedzi, że może być jesienią rekonstrukcja rządu, co nie jest niczym dziwnym, bo to się w każdych układach toczy, ale że tam mają być odwołani ministrowie i z ruchu Polska 2050 i z PSL-u. Mówi się o Heni Klosce, pani minister klimatu i środowiska i o ministrze Czesławie Siekierskim, ministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Tak jak powiem to bardzo również otwarcie, uważam, że ilość błędów popełnianych przez Ministerstwo Odpowiedzialne za Klimat, działania, które są dla Polski szkodliwe, które ograniczają działalność gospodarczą, szkodzą rolnictwu, pod szyldem ochrony przyrody uderzają w nasze interesy gospodarcze i tutaj ta wymiana moim zdaniem powinna już być dawno przeprowadzona. O tyle dziwię się w ogóle podawaniu ministra rolnictwa, który jest osobą doświadczoną, kompetentną, ale jednocześnie nie posiadającą odpowiedniej ilości środków i narzędzi do realizacji polityki rolnej. Jeżeli minister rolnictwa, widząc klęski żywiołowe, które mają miejsce w różnych regionach Polski, nie otrzymuje pieniędzy z rezerw rządowych, tylko musi zabiegać, prosić o to albo rezygnować z innych obietnic wobec rolników, ponieważ pan premier nie widzi powodu, żeby dodatkowe środki w sytuacjach niezawinionych przez rolników strat spowodowanych klęskami żywiołowymi, żeby środki uruchamiać, to wydaje mi się, że to jest taka właśnie gra, jak osłabić ministra rolnictwa, jak na niego przerzucić odpowiedzialność za coraz gorszy stan rolnictwa. To jest już rzecz, która absolutnie wymaga działań ratunkowych. Rolnictwo jest w bardzo złej sytuacji. To jest przerzucanie odpowiedzialności na Siekierskiego, czyli de facto na Polskie Stronnictwo Ludowe, że to oni sobie nie radzą w zarządzaniu rolnictwem. Tu jeszcze jest takie pogrywanie, przepraszam za wyrażenie młodzieżowe, wiceministrem Kołodziejczakiem, mającym dostęp do ucha pana premiera Tuska o wiele łatwiej niż ma minister rolnictwa, minister konstytucyjny. No to są gry, które ja odbieram jako chęć rozgrywania swoich koalicjantów przez pana premiera Donalda Tuska i osłabianie ich może do takiego etapu,
gdzie później zaproponuję części tej bardziej spolegliwej i, przepraszam, niepodskakującej przejście do Koalicji Obywatelskiej. Też tego nie mogę wykluczyć. Może trochę jest, panie ministrze, tak, że, bo faktycznie no, premier ostatnio odmówił pomocy rolnikom. Mamy za sobą już no, końcówkę, można powiedzieć, żniw. Też wiemy, że ona będzie trudna dla większości rolników, ale mamy też i widzimy, że po stronie Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej będzie kontynuacja tej polityki Zielonego Ładu. To dalej będzie uderzało w rolnictwo. Może to jest tak, że po prostu wszystko już zostało rozpisane, rozplanowane. Chcemy pozbawić tak naprawdę ludzi możliwości zarabiania, możliwości samodzielności. Uderzamy w sektor rolniczy, bo to jest proste. No i będzie dwóch pracodawców, będzie państwowy sektor i będą wielkie korporacje. To niestety w tym kierunku wszystko idzie. Trochę strach przed rolnikami, który miał miejsce przed wyborami do Europarlamentu, jakieś tam dla oka drobniutkie ustępstwa ze strony Komisji Europejskiej. To wszystko już było i już w tej chwili dokładnie inne są tendencje. Pani von der Leyen w swoim wystąpieniu, kiedy była powoływana na kolejną kadencję na szefową komisji, jednoznacznie stwierdziła, że żadnego cofnięcia się w sprawie Zielonego Ładu nie będzie, że on jest Europie niezbędny i będzie dalej realizowany ze wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi całej gospodarki, życia człowieka, energii, budownictwa, transportu i tak dalej, ale również tego silnego uderzenia w rolnictwo europejskie. I ta tendencja jest bardzo wyraźna. Pewnie będą kolejne protesty rolników, bo oni się z tym nie godzą, ale no właśnie dlatego były oczekiwania, nadzieje polskich rolników, że państwo polskie, szczególnie, że będzie miało za chwilę wyjątkowe narzędzie w postaci prezydencji w Unii Europejskiej, gdzie kraj sprawujący prezydencję nadaje ton, przedstawia agendę, przedstawia sprawy do dyskusji, swoje propozycje rozwiązań, przekonuje do nich innych, że również korzystając z tego narzędzia, polski rząd pana premiera Donalda Tuska podejmie pewną odpowiedzialną debatę w Europie, jak ratować rolnictwo europejskie, jak zapobiec temu niszczeniu rolnictwa przez międzynarodowe grupy kapitałowe, koncerny. I okazuje się, że to myślenie rolników było ułudą, bo pan premier nie tylko rolnikom nie chce pomagać w sprawach, które na rynku krajowym można rozwiązać, które wynikają choćby z tego ogromnego importu z Ukrainy niszczącego polskie rolnictwo, różnych zaburzeń łańcucha żywnościowego, ale również nie zamierza w żaden sposób kontestować czy próbować odwrócić tendencji europejskich w sprawie Zielonego Ładu. Wydaje się, że jest chyba tego zwolennikiem. To tym bardziej źle wróży już nie tylko rolnictwu europejskiemu, ale przede wszystkim rolnictwu polskiemu. I tutaj, panie ministrze, na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł, były minister rolnictwa, doradca prezydenta RP do spraw rolnych, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. I my także pozdrawiamy. Szczęść Boże. Drodzy państwo, 12:34. No to teraz czas na odrobinę muzyki. Za kilka chwil porozmawiamy z Markiem Jakubiakiem, więc bądźcie państwo razem z nami.